Rozdział siódmy. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, napisał Winston, spoczywa w prolach. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja, musi spoczywać w prolach, bo tylko pośród nich w tej kotłującej się lekceważonej masie, stanowiącej 85% mieszkańców oceanii, może się zrodzić siła zdolna obalić partię. Partii nie sposób zniszczyć od wewnątrz. Jej wrogowie, o ile w ogóle istnieją, nie tylko nie potrafią się zjednoczyć, lecz także rozpoznawać. Nawet jeśli legendarne braterstwo nie jest wyłącznie fikcją, trudno sobie wyobrazić, aby więcej niż dwóch lub trzech jego członków mogło spotykać się naraz. Wyrazem buntu było porozumiewawcze spojrzenie, modulacja głosu albo co najwyżej szeptem wypowiedziane słowo. Ale prole, gdyby tylko stali się świadomi własnej siły, nie musieliby spiskować. Wystarczyłoby, aby się podnieśli i otrząsnęli, niczym koń strącający muchy. Gdyby zechcieli już jutro, mogliby roznieść partię w pył. Przecież chyba musi im to przyjść do głowy, prędzej czy później, a jednak... Przypomniał sobie, jak pewnego razu szedł rojną ulicą, gdy naraz potężny krzyk setek głosów, kobiecych głosów, buchnął z bocznej alejki nieco przed nim. Był to potężny, przeraźliwy krzyk rozpaczy i wściekłości, głębokie, głośne och, och, które wtrząsnęło powietrzem niczym bicie dzwonu. Serce zakołatało mu mocniej. Zaczęło się, pomyślał. Wybuch, bunt. Prole wreszcie zrzucają więzy. Kiedy dotarł do rogu, ujrzał tłum, jakieś 200 lub 300 kobiet tłoczących się wokół straganów ulicznego kiermaszu z twarzami tak przygnębionymi jak twarze pasażerów tonącego statku. Lecz w tej samej chwili wspólna rozpacz rozpadła się na dziesiątki pojedynczych kłótni. Okazało się, że na jednym straganie sprzedawano rondle nędzne i z blachy cienkie jak papier, ale i tak cenne, gdyż wszelkiego rodzaju garnki i sprzęty kuchenne były z trudem osiągalne. Teraz zapas się nagle skończył. Kobiety, które zdołały dokonać zakupu, popychane i potrącane przez resztę, usiłowały odejść ze swoją zdobyczą, podczas gdy dziesiątki innych tłoczyły się wokół straganu, oskarżając sprzedawcę o kumoterstwo i ukrywanie towaru. Znów rozległy się wrzaski, dwie tłuste baby, jedna strasznie rozczochrana. Uczepiły się blaszanego rondla i próbowały wyrwać go sobie z rąk. Przez chwilę walczyły zajadle, aż nagle odpadł uchwyt. Winston obserwował je z niesmakiem, a jednak przez moment z jakąś przerażającą mocą brzmiał krzyk zaledwie 200 gardeł. Dlaczego prole nigdy nie krzyczą tak głośno o czymś naprawdę istotnym? Zanotował. Dopóki nie połączy ich świadomość, nigdy się nie zbuntują. Dopóki się nie zbuntują, nie staną się świadomi. To zdanie, pomyślał, wygląda jak żywcem przepisane z partyjnego podręcznika. Partia oczywiście utrzymywała, że wyzwoliła proli. Przed rewolucją byli okrutnie ciemiężeni przez kapitalistów. Głodzono ich i karano chłostą. Kobiety zmuszano do pracy w kopalniach węgla. Co prawda nadal w nich pracowały, a dzieci w wieku lat 6 sprzedawano do fabryk. Równocześnie jednak zgodnie z zasadami trójmyślenia partia nauczała, że prole są gatunkiem z natury podlejszym i należy niczym zwierzęta przymuszać ich do posłuszeństwa za pomocą pewnych nieskomplikowanych metod. W sumie bardzo mało wiedziano o prolach, ale więcej nie trzeba było wiedzieć. Jak długo rozmnażali się i pracowali, nikogo nie obchodziło, co robią poza tym. Pozostawieni sobie, niczym bydło puszczone samopas na równinach Argentyny, powrócili do naturalnego dla nich stylu życia, odziedziczonego po przodkach. Rodzili się, wyrastali w rynsztokach, w wieku 12 lat szli do pracy, następnie przeżywali krótki okres rozkwitu, urody i zmysłowości,
wieku lat 20 żenili się, około 30 wkraczali w wiek średni, a umierali na ogół około 60. Ciężka praca fizyczna, prowadzenie domu i wychowywanie dzieci, sprzeczki z sąsiadami, filmy, piłka nożna, piwo, a przede wszystkim hazard zamykały ich horyzont myślowy. Utrzymanie proli w ryzach nie nastręczało trudności. Krążyła wśród nich garstka agentów policji myśli, rozprzestrzeniając fałszywe pogłoski oraz identyfikując i usuwając nieliczne jednostki, które uważano za potencjalnie groźne. Lecz nie czyniono nic, by wszczepić im ideologię partii. Było rzeczą wręcz niepożądaną, aby prole mieli zdecydowane poglądy polityczne. Wymagano od nich jedynie prymitywnego patriotyzmu, do którego można się było odwołać, narzucając im wydłużony czas pracy lub zmniejszone racje żywnościowe. I nawet gdy wyrażali niezadowolenie, co się czasami zdarzało, nie prowadziło to do niczego, ponieważ żyli w nieświadomości politycznej i koncentrowali się wyłącznie na drobnych, pojedynczych bolączkach. Większe zło i jego przejawy niezmiennie umykały ich uwadze. Niewielu proli miało w domach teleekrany. Nawet policja obywatelska rzadko wtrącała się w ich sprawy. W Londynie przestępczość osiągnęła zastraszające rozmiary. Roiło się od złodziei, rzezimieszków, prostytutek, handlarzy narkotyków i aferzystów wszelkiego autoramentu, ale ponieważ ich działalność ograniczała się do świata proli, nie uważano tego za istotne. W kwestiach obyczajowych pozwalano masom przejmować wzory przodków. Nie narzucano im partyjnej wstrzemięźliwości płciowej. Za rozwiązłość nie groziły kary, rozwody były dozwolone. Przypuszczalnie zezwolono by im nawet na odbywanie praktyk religijnych, gdyby wyrazili taką potrzebę lub chęć. Byli poza zasięgiem podejrzeń, jak to ujmowało jedno z haseł partii. Prole i zwierzęta są wolne. Winston opuścił rękę i ostrożnie podrapał owrzodzoną nogę. Znów go swędziła. W jego rozważaniach wciąż powracał problem niemożności dowiedzenia się, jak naprawdę wyglądało życie przed rewolucją. Wyjął z szuflady szkolny podręcznik historii pożyczony od pani Parsons i przepisał do pamiętnika następujący fragment. W dawnych czasach, przed sławną rewolucją, Londyn nie był tym pięknym miastem, które znamy dzisiaj. Był ponurym siedliskiem brudu i nędzy, w którym większość ludzi chodziła głodna, a setki i tysiące biedaków nie tylko nie miały butów, ale nawet dachu nad głową. Dzieci w waszym wieku musiały pracować przez 12 godzin na dobę u okrutnych mocodawców, którzy bili je batami, jeśli pracowały zbyt wolno, karmili zaś wyłącznie suchymi skórkami od chleba i wodą. Pośród tej strasznej nędzy stało kilka ogromnych, wspaniałych domów. Mieszkali w nich bogacze, często obsługiwani aż przez 30 służących. Ci bogacze nazywali się kapitalistami. Byli to tłuści, obmierzli ludzie o srogich obliczach, tacy jak ten ze zdjęcia na sąsiedniej stronie. Widzicie, że ubrany jest w długą czarną kurtkę zwaną surdutem oraz dziwaczny lśniący kapelusz podobny do rury od pieca zwany cylindrem. Tak właśnie wyglądały mundury kapitalistów i nikt inny nie mógł ich nosić. Cały świat należał do kapitalistów, a reszta ludzkości była ich niewolnikami. Kapitaliści posiadali wszystką ziemię, wszystkie domy, wszystkie fabryki i wszystkie pieniądze. Jeśli ktoś był im nieposłuszny, mogli go wtrącić do więzienia albo pozbawić pracy i zagłodzić na śmierć. Kiedy zwykły człowiek zwracał się do kapitalisty, musiał zdejmować z głowy czapkę, płaszczyć się przed nim, kłaniać i tytułować go jaśnie wielmożnym panem. Przywódca wszystkich kapitalistów nazywał się król i na pamięć znał resztę wywodu. Dalej była mowa o biskupach w szatach z batystowymi rękawami, o sędziach w gronostajach, o pręgierzu, dybach, kieratach poruszanych siłą ludzkich mięśni, o karze chłostce, o obiadach inauguracyjnych burmistrzów Londynu i zwyczaju
całowania papieża w duży palec u nogi. Istniało też coś zwanego jus prime noctis, choć nie sądził, aby wspomniano o tym w podręczniku dla dzieci. Tak zwało się prawo pozwalające każdemu kapitaliście sypiać ze wszystkimi kobietami zatrudnionymi w jego fabryce. Jak tu stwierdzić, co z tego jest kłamstwem? Mogło być prawdą, że przeciętnemu człowiekowi wiodło się obecnie lepiej niż przed rewolucją. Jedynym dowodem przeciw był niemy protest własnego ciała, instynktowna pewność, że warunki, w jakich się żyje, są nieznośne i kiedyś musiały być inne. To nie okrucieństwo i poczucie lęku najpełniej charakteryzowały współczesność, lecz ubóstwo, obskurność i apatia. Wystarczyło się rozejrzeć, aby stwierdzić, iż życie nie tylko nie przypomina kłamstw lejących się potokami z teleekranu, lecz także odbiega daleko od partyjnego ideału. Codzienność nawet dla członków partii składała się w przeważającej mierze z zajęć apolitycznych, neutralnych, takich jak ślęczenie za biurkiem, tłoczenie się w metrze, cerowanie dziurawych skarpetek, oszczędzanie niedopałków i próby wycyganienia od znajomych pastylki sacharyny. Ideał, do którego dążyła partia, cechowały rozmach, monstrualność i połysk. Był to świat ze stali i betonu, świat gigantycznych maszyn i straszliwej broni, świat wojowników i fanatyków maszerujących naprzód noga w nogę, identycznie myślących i skandujących te same hasła, wiecznie zapracowanych, walczących, triumfujących i szpiegujących się wzajem 300 milionów obywateli o jednej twarzy. Tymczasem na rzeczywistość składały się żałosne, sypiące się miasta, których ulice przemierzali niedożywieni ludzie w przemakających butach, ludzie z odrapanych, XIX-wiecznych czynszówek, cuchnący gotowaną kapustą i pozatykanymi ustępami. Winston ujrzał w wyobraźni panoramę Londynu, jedną ogromną ruinę, miasto miliona śmietników, a na jego tle postać pani Parsons. Kobiety o pomarszczonej twarzy i rzadkich włosach, bezskutecznie usiłującej przepchać rurę odpływową. Znów podrapał się w kostkę. Dzień w dzień i noc w noc lały się z teleekranu, aż uszy puchły dane statystyczne dowodzące, że obecnie ludzie mają więcej żywności, więcej odzieży, więcej rozrywek i lepsze domy, że żyją dłużej, pracują krócej, są roślejsi, zdrowsi, silniejsi, szczęśliwsi, inteligentniejsi i bardziej wykształceni niż ludzie 50 lat temu. Nie sposób było się przekonać, czy choćby jedna z tych informacji jest prawdziwa. Partia twierdziła na przykład, iż analfabetyzm wśród dorosłych proli spadł do 60%, podczas gdy przed rewolucją wynosił aż 85%. Współczynnik śmiertelności niemowląt zmalał do 160 na 100 urodzeń, podczas gdy przed rewolucją wynosił 300 i tak dalej. Przypominało to jedno równanie z dwiema niewiadomymi. Mogło się okazać, że dosłownie każde zdanie w podręcznikach historii, nawet dotyczące spraw bezspornych, jest od początku do końca zmyślone. Równie dobrze mogło przecież nigdy nie istnieć żadne prawo jus prime noctis, żadna istota zwana kapitalistą, żadne nakrycie głowy zwane cylindrem. Wszystko rozmywało się we mgle. Przeszłość wymazywano, o fakcie wymazania zapominano i kłamstwo stawało się prawdą. Tylko raz w życiu i, co najistotniejsze, po całym wydarzeniu miał w ręku konkretny, namacalny dowód fałszerstwa. Trzymał go w palcach przez 30 sekund. Zdarzyło się to chyba w 1973 roku, w każdym razie mniej więcej wtedy, gdy rozstał się z Katrin. Ale znacząca data była o 7 czy 8 lat wcześniejsza. Cała historia rozpoczęła się w połowie lat 60. w okresie wielkich czystek, kiedy to raz na zawsze rozprawiono się z faktycznymi przywódcami rewolucji. Do roku 1970 nie ostał się żaden oprócz Wielkiego Brata. Wszystkich demaskowano jako zdrajców i kontrrewolucjonistów. Goldstein zbiegł i gdzieś się ukrywał. Z innych części po prostu
Znikła większość została stracona po jawnych, pokazowych procesach, na których wszyscy przyznali się do zarzucanych im zbrodni. Wśród garstki ocalałych znajdowali się trzej działacze o nazwiskach Jones, Aronson, Rutherford. Aresztowano ich chyba w 1965 roku. Jak to się często zdarzało, zniknęli na rok albo dłużej. Nikt nie wiedział, czy jeszcze żyją, kiedy nagle pojawili się na sali sądowej, aby zgodnie z przyjętą praktyką złożyć inkryminujące ich samych zeznania. Przyznali się do wchodzenia w kontakty z wrogiem. W owym czasie, podobnie jak teraz, wrogiem była Eurazja. Sprzeniewierzenia funduszy państwowych, zamordowania wielu wybitnych członków partii, spiskowania przeciwko kierownictwu Wielkiego Brata na długo przed wybuchem rewolucji oraz doprowadzenia akcji sabotażowej, w której w wyniku setki tysięcy osób poniosły śmierć. Po tej spowiedzi amnestionowano ich, przyjęto z powrotem do partii i przydzielono im ważne na pozór stanowiska, faktycznie będące tylko synekurami. Po kolei napisali do The Times sążniste, łzawe artykuły, w których roztrząsali przyczyny swojej zdrady i obiecywali naprawić wyrządzone zło. Jakiś czas później Winston ujrzał wszystkich trzech w kafejce pod kasztanem. Pamiętał lękliwą fascynację, z jaką przypatrywał się im kątem oka. Byli o wiele starsi od niego. Relikty dawnego świata, właściwie ostatnie legendarne postacie z wczesnych, bohaterskich lat partii wciąż. Otoczeni lekko tylko zmurszałym nimbem sławy jako uczestnicy walki podziemnej i wojny domowej. Winstonowi zdawało się, choć już wówczas fakty i daty traciły ostrość, że znał ich nazwiska znacznie wcześniej niż usłyszał o Wielkim Bracie. Ale byli również zbrodniarzami, wrogami, pariasami, których nie powinna ominąć likwidacja w ciągu najbliższego roku, może dwóch lat. Nikt, kto raz wpadł w ręce policji myśli, nie uchodził z życiem. Byli trupami czekającymi na odesłanie do grobu. Sąsiednie stoliki stały puste, nawet samo przebywanie w pobliżu takich ludzi było głupotą. Siedzieli w milczeniu nad szklankami ginu zaprawionego goździkami, specjalnością lokalu. Największe wrażenie zrobił na Winstonie wygląd Rutherforda. Był to niegdyś głośny karykaturzysta, którego jadowite rysunki pomogły rozbudzić świadomość mas jeszcze przed rewolucją. Nawet teraz ukazywały się rzadko w The Times. Jednakże te obecne, mimo iż stanowiły kontynuację dawnego stylu Rutherforda, były dziwnie martwe i nieprzekonujące. Wciąż powtarzały się w nich te same oklepane motywy, rudery, głodujące dzieci, walki uliczne i kapitaliści w cylindrach, z którymi nie rozstawali się nawet na barykadach, nieustająca, beznadziejna próba powrotu do przeszłości. Rutherford był monstrualnych rozmiarów człowiekiem z grzywą siwych, pozlepianych włosów, worami pod oczami, o twarzy poznaczonej bruzdami, grubych, murzyńskich wargach. Kiedyś musiał oznaczać się niesamowitą siłą, lecz teraz jego potężne ciało garbiło się, wybrzuszało, rozlewało i rozłaziło na wszystkie strony. Patrząc na niego, trudno się było oprzeć wrażeniu, że zaraz cały się rozpadnie niczym zwietrzały odłam skalny. Dochodziła godzina 15, spokojna pora. Winston nie pamiętał już, dlaczego znalazł się w kafejce tak wcześnie. Lokal był prawie pusty. Z tyle ekranów sączyła się jakaś metaliczna muzyka. Trzej mężczyźni siedzieli w rogu sali, niemal bez ruchu i nie odzywając się słowem. Kelner, nieproszony, podał im nowe szklanki ginu. Przed sobą mieli szachownicę z rozstawionymi figurami, ale dotąd nie rozpoczęli partii. Wtem coś dziwnego stało się z teleekranem i trwało chyba z pół minuty. Zmieniła się nie tylko melodia, ale także charakter muzyki. Kroatła się w nią, aż trudno to opisać, jakaś dziwaczna, fałszywa, skrzecząca i szydercza nuta, dosłownie ociekająca żółcią, po czym jakiś głos zaśpiewał. Pod konarami kasztana pan sprzedał mnie, a ja pana. Ich pogrzebano, a my od rana pod
konarami kasztana. Trzej mężczyźni ani drgnęli, ale gdy Winston znów zerknął na zniszczoną twarz Rutherforda, zobaczył, że jego oczy są mokre od łez. I dopiero teraz dostrzegł i aż się wzdrygnął, choć nie wiedział dlaczego, że Aronson i Rutherford mają złamane nosy. Niedługo potem wszystkich trzech znów aresztowano. Podobno natychmiast po zwolnieniu zaczęli od nowa spiskować. W trakcie drugiego procesu raz jeszcze przyznali się do swoich dawnych zbrodni i do całego szeregu świeżo popełnionych. Zostali straceni, a ich los odnotowano w partyjnych kronikach jako ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Mniej więcej 5 lat później, w 1973 roku, rozwijając rulon dokumentów, który wypadł na jego biurko z rury pneumatycznej, Winston znalazł wśród nich zwitek papieru. Ktoś najwyraźniej dołączył go do innych, a później zapomniał usunąć. Jedno spojrzenie wystarczyło, aby Winston uświadomił sobie wagę odkrycia. Była to połowa strony wyrwanej z numeru The Times sprzed 9 lat. Górna połowa, a więc opatrzona datą, na której widniało zdjęcie delegacji przebywającej w Nowym Jorku w związku z jakąś partyjną uroczystością. W samym środku grupy stali Jones, Aronson, Rutherford. Nie mogło być mowy o pomyłce, zresztą podpis pod zdjęciem wymieniał ich nazwiska. Niezwykłość dokumentu polegała na tym, że podczas obu procesu wszyscy trzej zeznali, iż akurat tego dnia byli na terytorium Eurazji. Z tajnego lotniska w Kanadzie polecieli na Syberię, gdzie spotkali się z członkami Sztabu Generalnego Armii Euroazjatyckiej i zdradzili im ważne tajemnice wojskowe. Data utkwiła Winstonowi w pamięci, gdyż właśnie w ów dzień wypadało letnie przesilenie. Te same informacje znalazły się zapewne gdzie w dziesiątkach innych źródeł. Wniosek nasuwał się jeden. Zeznania były fałszywe. To samo w sobie trudno uznać za rewelację. Winston dawno już przestał wierzyć, że ludzie likwidowani podczas czystek naprawdę popełnili zarzucane im zbrodnie. Ale po raz pierwszy miał w ręku namacalny dowód, skrawek zniszczonej przeszłości, który podobnie jak skamielina znaleziona w niewłaściwej warstwie geologicznej może obalić naukową teorię. Wystarczyłyby, aby zniszczyć partię, gdyby jakimś cudem udało się go ogłosić i wytłumaczyć światu jego sens. Nie przerwał pracy. Ledwo ujrzał zdjęcie i zdał sobie sprawę z jego wagi. Natychmiast przykrył je kartką papieru. Na szczęście, kiedy rozwijał skrawek przed teleekranem, trzymał go do góry nogami. Oparł notatnik na kolanie i odsunął krzesło do tyłu, żeby znaleźć się jak najdalej od teleekranu. Utrzymanie nieprzeniknionego wyrazu twarzy nie nastręczało specjalnych trudności. Nad oddechem też umiał panować, choć wymagało to pewnego wysiłku. Nie potrafił jednak zwolnić przyspieszonego bicia serca. Wiedział, że teleekran jest dostatecznie czuły, aby je wychwycić. Odczekał 10 minut cały czas, cierpiąc katusze z obawy, że nagle wydarzy się coś, co go zdradzi, na przykład nagły przeciąg zdmuchnie papiery z biurka. Po czym zgarnął zdjęcie, nie oglądając go więcej, wraz z jakimiś brudnopisami wrzucił do luki pamięci. Minutę później prawdopodobnie obróciło się w popiół. Wydarzyło się to 10 czy 11 lat temu. Dziś najpewniej zachowałby zdjęcie. Dziwne. Ale fakt, że trzymał je w palcach, nadal wydawał mu się istotny, choć zarówno zdjęcie, jak i to, co przedstawiało, były jedynie odległym wspomnieniem. Czyż pięść partii słabiej zaciskała się na przeszłości tylko dlatego, że pewien zniszczony już dowód istniał przed laty? Dziś zdjęcie, nawet gdyby udało się je wydobyć jakoś z popiołów, mogło nie stanowić żadnego dowodu. Już wówczas, kiedy dokonał swojego odkrycia, Oceania nie prowadziła wojny z Eurazją, a zatem według obowiązującej wersji trzej straceni działacze niewątpliwie zdradzili tajemnicę swojej ojczyzny agentom wschód Azji. Od tego czasu nastąpiły kolejne zmiany, sojuszy 2, 3, sam nie był pewien ile.
Zeznania zapewne każdorazowo przerabiano, aż w końcu rzeczywiste fakty i daty straciły jakiekolwiek znaczenie. Przeszłość nie tylko nie zmieniała. Przeszłość nie tylko się zmieniała, ale zmieniała się nieustannie. Uczucie pogrążenia się w koszmarze potęgowała w Winstonie niemożność zrozumienia, dlaczego podjęto się tego gigantycznego szalbierstwa. Natychmiastowe korzyści płynące z fałszowania przeszłości były ewidentne, lecz zasadnicza przyczyna fałszerstw pozostawała dla niego zagadką. Znów ujął pióro i napisał: rozumiem jak, nie rozumiem dlaczego. Zaczął się zastanawiać, zresztą nie po raz pierwszy, czy przypadkiem nie postradał zmysłów. Może wariat to po prostu człowiek jednoosobowej mniejszości. Niegdyś oznaką szaleństwa było upieranie się, że Ziemia obraca się wokół Słońca, dziś wiara, że przeszłość jest niezmienna. Może tylko on jeden wierzył w niezmienność przeszłości, jeśli tak, był wariatem. Myśl ta nie sprawiła mu specjalnej przykrości. Bardziej się lękał tego, że może nie mieć racji. Wziął do ręki szkolny podręcznik historii i popatrzył na portret Wielkiego Brata na frontyspisie. Z miejsca przeszył go hipnotyzujący wzrok wodza. Miał wrażenie, jakby miażdżyła go potworna siła, jakby coś wdzierało się do jego mózgu, napawało ogłupiającym lękiem, niemal zmuszało do odrzucenia świadectwa zmysłów. Pewnego dnia partia ogłosi, że 2 i 2 to 5 i wszyscy będą musieli w to uwierzyć. Prędzej czy później właśnie do tego dojdzie. Taki krok był logicznym następstwem dotychczasowej linii. Ideologia partii negowała pośrednio nie tylko świadectwo zmysłów, lecz samo istnienie świata zewnętrznego. Za największą herezję uznawano zdrowy rozsądek. Najbardziej przerażało nawet nie to, że mogą zabić człowieka za odmienność poglądów, lecz że mogą mieć rację. Bo przecież skąd naprawdę wiadomo, że 2 i 2 to 4, lub że istnieje siła grawitacji, albo że przeszłość jest niezmienna. Jeśli zarówno przeszłość, jak i świat zewnętrzny istnieją wyłącznie w naszym umyśle, a umysł można kontrolować, co wtedy? Ależ nie. Nagle u Winstona wstąpiła nowa otucha. Twarz O'Briena, nieprzywołana żadnymi skojarzeniami, stanęła mu w myślach. Czuł z większą pewnością niż dotychczas, że O'Brien jest jego sprzymierzeńcem. Pisał dla O'Briena, do O'Briena. Pamiętnik był jakby niekończącym się listem, którego nikt nigdy nie przeczyta, lecz fakt, że adresowany jest do konkretnej osoby, wpływa na jego kształt. Partia żądała, aby odrzucić świadectwo własnych oczu i uszu. Taki był jej podstawowy, najważniejszy rozkaz. Winstona ogarnęło przygnębienie na myśl o zwróconej przeciwko niemu ogromnej potędze partii. Łatwości, z jaką każdy partyjny intelektualista pokonałby go w dyspucie, posługując się subtelnymi argumentami, których on nie potrafiłby nawet zrozumieć, a cóż dopiero odeprzeć. A jednak miał słuszność, to oni byli w błędzie. Nie on. Należy bronić tego, co oczywiste i prawdziwe. Mniejsza, że naiwne. Truizmy nie kłamią. Na nich należy się opierać. Realny świat istnieje. Jego prawa się nie zmieniają. Kamienie są twarde, woda jest mokra, przedmiot niepodtrzymywany spada w kierunku środka ciężkości ziemi. Z poczuciem, że zwraca się do O'Briena i że zapisuje niezmiernie ważny aksjomat, zanotował: wolność oznacza prawo do twierdzenia, że 2 i 2 to 4. Z niego wynika reszta.